Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że poświęciliście czas i chcecie z nami się spotkać. Nazywam się Zbigniew Roman Deptuła. Jestem rolnikiem, wcześniej przedsiębiorcą, posłem czwartej kadencji i od 17 lat jestem starostą powiatu makowskiego. Również jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego Związku Strzeżących Pożarnych w Makowie Mazowieckim. Jestem też członkiem zarządu Związku Powiatów Polskich i miałem przyjemność jedną kadencję być członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Dlaczego kandyduję? Przede wszystkim po to, żeby zmienić Polskę na lepszą. Wiem, że w parlamencie są potrzebni ludzie z doświadczeniem. Uważam, że takie mam. Dlatego, że jako rolnik, jako przedsiębiorca, jako parlamentarzysta, jak również teraz jako samorządowiec, zdobyłem bardzo dużo doświadczenia. Myślę, że najlepiej można mnie ocenić po przeszłości. Nie będę mówił o przyszłości, bo najlepszą gwarancją jest to, co człowiek w życiu zrobił. Pokazałem, że można powiat rozwijać, można lepszą obsługę interesanta prowadzić, można prowadzić szpital, który przez ten mój czas nie ma zadłużenia nawet złotówki, ma lokaty. Choć wiem jedno, bo przedmówcy mówili, jak zaniedbana jest służba zdrowia i potrzeba do inwestowania. Ale zawsze jest tak w życiu, że człowiek, pomimo że czegoś nie ma, to musi robić tak, żeby mu starczyło. I myślę, że racjonalne gospodarowanie szpitalem, jak również oświatą, subwencjami, powoduje to, że czasami przy małym budżecie dużo się robi. Czasami mówią, że to są jak cuda. Uważam, że menadżerem trzeba być zarówno w zarządzaniu szpitalem, jak i samorządowcem. Drodzy Państwo, jak wspomniałem, kandyduję, żeby Polskę zmieniać. Przede wszystkim po to, żeby nie było kłótni, żeby była zgoda. Po to, żebyśmy mogli sobie podawać rękę i z uśmiechem twarzy patrzeć na siebie. Zależy mi na tym, choć jak sami Państwo wiecie, w moim wieku niewiele mi potrzeba, żeby normalnie żyć i dożyć do emerytury, ale uważam, że nie mogę dzisiaj stać obojętny, skoro mogę wpłynąć na lepsze życie Polaków. Tego sobie życzę, tego Państwu życzę i rzeczywiście 15 października jest dniem, kiedy możemy zmienić tą Polskę na inną, a uważam, że godni jesteśmy, ważne są sprawy, zróbmy to wszystko, nie namawiając kogoś na siłę, bo nie chodzi o to. Uszanujmy to, co my chcemy, Kuskalowek, pozdrawiam tutaj. Oczywiście jestem na tym liście z numerem 5. Jeśli Państwo uznacie, że jestem godny zachowania, proszę bardzo. Piątka dlaczego? Bo piątkę miałem wtedy, kiedy w czwartej kadencji wziąłem mandat również z piątego miejsca. Także piątka uważam, chłopak za piątkę, piątka z piątki. Dziękuję.